Wykonaj działanie. Pierwiastek z 6 minus 2 pierwiastki z 3 pomnożone przez 2 pierwiastki z 6 plus 6 pierwiastków z 3. Zaczniemy od opuszczenia nawiasów. Aby opuścić nawiasy, każde z wyrażeń z pierwszego nawiasu należy pomnożyć przez każde z wyrażeń z drugiego nawiasu. Czyli pierwiastek z 6 razy 2 pierwiastki z 6 oraz pierwiastek z 6 razy 6 pierwiastków z 3. A następnie minus 2 pierwiastki z 3 razy 2 pierwiastki z 6 oraz minus 2 pierwiastki z 3 razy 6 pierwiastków z 3. Nasze działania zostały ponumerowane od 1 do 4. Zaczniemy od pierwszego działania, czyli pierwiastek z 6 razy 2 pierwiastki z 6. Zapiszmy to. Pierwiastek z 6 razy 2 pierwiastki z 6. Drugie działanie. Pierwiastek z 6 razy 6 pierwiastków z 3. Czyli dostaniemy. Dodać. Pierwiastek z 6 razy 6 pierwiastków z 3. Działanie trzecie. Minus 2 pierwiastki z 3 razy 2 pierwiastki z 6. Pierwsza liczba jest ze znakiem minus, druga ze znakiem plus. Minus razy plus daje nam minus. I zapiszmy. 2 pierwiastki z 3 razy 2 pierwiastki z 6. I ostatnie działanie, czwarte. Minus 2 pierwiastki z 3 razy 6 pierwiastków z 3. Pierwsza liczba ze znakiem minus, druga ze znakiem plus. Znowu dostaniemy minus. Zapiszemy to w ten sposób. Czyli mamy 2 pierwiastki z 3 razy 6 pierwiastków z 3. Obliczmy. Pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 6 daje nam pierwiastek z 6 do potęgi drugiej. Liczbę 2 przepiszemy. Następnie tu mamy iloczyn pierwiastków tego samego stopnia, więc możemy je umieścić pod wspólnym pierwiastkiem, więc dostaniemy plus 6 pierwiastków z 6 razy 3, czyli mamy 18. Następnie mamy minus, tutaj przepiszemy sobie plus, 2 razy 2 daje nam 4. Pierwiastki są tego samego stopnia, więc możemy pomnożyć je pod wspólnym pierwiastkiem. 3 razy 6 daje nam 18. I ostatnie działanie, minus. 2 razy 6 daje nam 12. I mamy znowu pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3. Możemy to zapisać jako pierwiastek z 3 do kwadratu. Dostaniemy. Znak pierwiastka z potęgą drugą, pierwiastka drugiego stopnia z potęgą drugą, nawzajem się znoszą. Dostaniemy 2 razy 6. 18 możemy rozbić jako iloczyn 9 razy 2. Tutaj również możemy rozbić jako 9 razy 2. Znowu pierwiastek drugiego stopnia z potęgą drugą nawzajem się znoszą, czyli dostaniemy 12 razy 3. Uprośćmy. 2 razy 6 daje nam 12. Pierwiastek z 9 to jest 3. Pierwiastka z 2 nie jesteśmy w stanie obliczyć, więc dwójka zostaje pod pierwiastkiem. Więc zostaje nam 6 razy 3, pod pierwiastkiem zostaje dwójka. Tutaj również z 9 wyciągamy pierwiastek, czyli będziemy mieli 4 razy 3. I pierwiastek z 2. A następnie mamy minus 12 razy 3, czyli minus 36. Następnie dostaniemy 12 minus 36 daje minus
24. 6 razy 3 dostajemy 18 pierwiastków z 2. Oraz 4 razy 3 dostajemy 12 pierwiastków z 2. Co nam daje? Minus 24. 18 minus 12. Plus 6 pierwiastków z 2.